Po raz kolejny recytowali o miłości w drugim LO imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu podczas Festiwalu Poezji Romantycznej. Ponad 50 osób wykonywało utwory w różnych językach. Konkurs organizowany już po raz drugi w naszym liceum, ale ma dużo starszą tradycję. Polega przede wszystkim na umiejętności prezentacji własnych, interpretacji tekstów poezji obcojęzycznej. I mamy tutaj dzisiaj do czynienia z kategorią języków prawie wszystkich europejskich, bo występują uczniowie w dwóch kategoriach, gimnazjum i liceum, a w repertuarze mają teksty w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, a ponieważ mamy gości z Łotwy, to także w ich języku tutaj można będzie usłyszeć teksty, które mają jeden wspólny temat, mianowicie są to utwory o tematyce miłosnej. Każdy miał swój własny, niepowtarzalny pomysł na zaprezentowanie swoich umiejętności. Uczestnicy przyznali, że najtrudniejszy był wybór utworu. Wybrałam utwór Trauriges Gedicht anonimowego autora. Był on w języku niemieckim. Ogólnie chciałam w języku niemieckim mówić, bo to wydawało mi się oryginalniejsze niż po angielsku. Ten wiersz przemówił do mnie, był taki smutny, przejmujący. Wydawało mi się, że będę mogła przekazać te uczucia publiczności. Ich bin an zu haschen, nahm Heroin, alles nur wegen ihm. Doch meine Eltern merkten es bald und steckten mich in eine Entziehungsanstalt. Wybrałam utwór w języku rosyjskim Aleksandra Siergiewicza Puszkina Do, ponieważ podoba mi się ten język i myślę, że jestem mocna w akcentach i lubię ogólnie uczyć się tego języka, jest bardzo ciekawy i wbrew pozorom nie jest tak bardzo podobny do polskiego, jakby się mogło wydawać. Wybrałyśmy utwór w języku angielskim. Mój miał tytuł When We Two Parted. Mój Love and Death. Dlaczego akurat na taki język się zdecydowałyście? No, z tego co wiemy, to u nas angielski jest w szkole na wysokim poziomie. No i też chyba najlepiej się w tym języku czujemy. I też nauczycielka nas do tego zachęciła. A gliając, smachnął twój serki z kawałki i podszedł k świnkom. Rozsmakliwa swoja kasywa Wybrałam fragment prozy Lwa Tolstoja, Wojna i pokój. A dlaczego akurat ten? To znaczy, nie wiem, w zeszłym roku miałam wiersz, w tym roku po prostu postanowiłam podnieść poprzeczkę i wybrałam prozę. A czemu akurat ten fragment? Szczerze mówiąc, przyznam, że to wypadło z przypadku. Po prostu otworzyłam nagle książkę i tak akurat pasował. Przygotowanie do konkursu mogło sprawić spory kłopot. Na pewno nie było to łatwe zadanie. Ciężko, szczególnie fonetyka, obcy język. Wiadomo, trudniej jest mówić w języku, którego się uczymy, nie znamy go od dziecka, tak? Nie wiemy, gdzie akcentować. Musiałem się nauczyć w ogóle gramatyki całej, żeby móc powiedzieć to tak, jak powinno to być wypowiedziane. Yet well I know that music has a far more pleasing sound. I cry. I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground, and yet by heaven, I think my love is red. Czy ciężko? No myślę, że jest to trudne. Przede wszystkim znaleźć odpowiedni wiersz. Szczególnie trudne jest znalezienie wiersza w języku obcym, bo no, trudno samemu poprzetłumaczyć i ze słownikami to też nie jest to samo. A już sama nauka to po prostu trzeba opanować pamięciowo i dykcyjnie akcent jakiś tam postarać się mniej więcej wyrobić. No i później nie dać się tremie na scenie. Wiele osób po raz drugi wzięło udział w tym konkursie. Jak oceniali swoich konkurentów? Konkurencja tutaj zawsze jest wysoka na tych konkursach właśnie obcojęzycznych. Dlatego każdy wnosi coś nowego i ciekawego, dlatego no, wysoka jest zawsze. Twój głos, Jerzy, twoje niebieskie cierpy. Już we mnie bez bożstw, bez wdachnowienia, bez słów, bez drzwi. Oj, konkurencja jest w tym roku bardzo wysoka. Z tego co wiem od koleżanek w zeszłym roku było o wiele łatwiej. W tym roku wszyscy są bardzo wystrojeni.
wszyscy bardzo dobrze opanowali tekst. Wiadomo, że stres zjada od środka, ale myślę, że każdy nauczył się i ma wielki wkład w to, co zaprezentował. Tegoroczny festiwal był wyjątkowy, ponieważ wzięli w nim udział uczniowie łotewskich szkół. W tym roku wyjątkowo również w wykonaniu uczniów Dauga w Grives. Jest to szkoła, nasza partnerska szkoła, z którą współpracujemy już od wielu lat. Od 2008 roku rozpoczęliśmy współpracę w projekcie Intercultural Navigators i właściwie również nam powiodło się w tym roku, że szkoła była przychylna, chciała wziąć udział w festiwalu. Goście z Łotwy przez tydzień mieszkali u uczniów z drugiego LO. Lubimy Polskę, ponieważ to jest bardzo ładny kraj, podobny do naszego. Tradycją tego konkursu są występy artystyczne, przygotowane również przez uczniów Żeromskiego. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych uczestników. Co liczyło się przy ocenie recytujących? Ocenia się gestykulację, sposób zachowania się na scenie. Przede wszystkim ocenia się wrażenia artystyczne. Hat sich alles gedreht. Meine Sorgen waren wie weggeweht. Mein Held schlug sich immer schneller. Podczas konkursu przyznano wiele nagród, jednak najlepsze okazały się Sofia Belowa z Łotwy i Anita Witczak z Burzenina w kategorii gimnazjum oraz Nina Putyńska z pierwszego LO w Sieradzu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. I love you, no matter the distance in miles. I love you for the tears that you have shed. I love you for the things that you haven't said. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a drugie LO już zapowiada kolejną edycję konkursu.